Halo, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Jak się podobał ostatni odcinek? Mam nadzieję, że się spodobał. No i dzisiaj zaczynamy. To jest kontynuacja tego samego dnia. Nagrywam trochę nieco inny odcinek. Mniej gadania, więcej pracy, maszyn będzie, ujęć jak ładuję, znajomy oraz trochę z niedźwiedzia przejazdu. I na koniec coś powiem, co nieco. Tutaj możemy zauważyć, że już zaraz wożenie się skończy. Prawdopodobnie to mój dzisiaj ostatni kurs, bo zobaczcie, co się robi. Mam nadzieję, że teraz jak pojadę, to po prostu jeszcze wyjadę z dwoma przyczepami. No bo naprawdę, z jedną przyczepą to aż szkoda tego byczka targać, bo on naprawdę, jak te dwie przyczepy załadujemy ziemią, on ich nie czuje na asfalcie. Trójeczka, nawet nigdzie niepotrzebny jest wzmacniacz pod żadną góreczkę. Dobra, to widzimy się gdzieś po prostu, nie wiem, przy załadunku. Mechanik po melarzach, jej, bierze dziewczyny na warsztat. Takie zrobiło się, można powiedzieć, że błotko. No i nie za ciekawie to wygląda.
Dojechaliśmy. Szczególne podziękowania dla mojej kochanej żony za piękne ujęcie, jak niedźwiedź wdrapuje się pod tą górę błota. Jak to moja żona powiedziała? Ledwie co Podlas. Przez telefon. I tutaj brat Tomek też ostatni kurs zrobił i właśnie podjechał ładowarką, żeby to pozgarniać. A zobaczcie, jakie błoto jest. Jest ostatni kurs i się nie pchamy nigdzie, bo szkoda maszyn. To już zamienia się w zabawę, a nie w robotę. No i dobra, wykiprowane, tutaj nam się już, tutaj wszystko zasypuje powoli, brat ładowarką podpycha, na bieżąco na razie pierwsze podpychanie było, o kilka kursów się zrobi, chociaż do tej ziemi do nawies jeszcze kilka kursów i zobaczymy, czy będziemy dalej wozić, czy nie. Na chwilę obecną kończymy włożenie na dzisiaj, bo zobaczcie, jest błoto. Wyjeżdżam niedźwiedziem, jak mogliście zauważyć wcześniej, ale błoto błotem, robi się dziura w ścieżce technologicznej i wyjazd na drogę publiczną wygląda tak. Dlatego nie będziemy zaśmiecać drogi i na dzisiaj kończymy, czekamy. Mam nadzieję, że wieczorem jakiś przymrozek przyjdzie, żeby można było jutro po prostu wozić ponownie ziemię. No i co? Mógłby jeszcze jechać do upartego, ale to już jest, powiem wam, nie robota. Nie robota, a wiecie, że robotę trzeba zrobić i zapomnieć, a nie robić zabawę i przykładowo utrudniać innym poruszanie się po drogach. Bo jak tam nawalimy tego błota, no to z tego, że my to posprzątamy, jak i tak ten poślizg na asfalcie auta będą miały. Dlatego na dzisiaj kończymy i na chama nie robimy. Nie robimy na hala, bo nie ma sensu. Nie wzbogacę się, albo nie wzbogacimy się, ani nie dorobimy. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć, piąteczka. Wyjeżdżamy.